Wyjdźmy dzisiaj na chwilę z gabinetu i porozmawiamy na temat podstawowych błędów podczas rozciągania mięśni. Zapraszam. Pierwszy błąd. Pochylanie kręgosłupa. Zginanie kręgosłupa podczas rozciągania mięśni grupy tylnej uda. Dlaczego jest to błędem? Z dwóch powodów. Jeśli przebywam długo w takiej pozycji, 20-30 sekund, jest to spore obciążenie dla mojego kręgosłupa lędźwiowego. Dodatkowo, jeśli mam już jakieś dolegliwości w nim, z pewnością mogą one się nasilić. Druga sprawa to to, że jeśli jestem w takim ustawieniu, często pierwsze uczucie rozciągania będzie wynikać z napinania układu nerwowego, ponieważ pociąga mój rdzeń kręgowy do góry i stąd będzie ten objaw, a nie z rozciągania samych mięśni. Czyli możemy dostać jakąś fałszywą informację, że moje mięśnie się już rozciągają, a tak naprawdę jest to obrona tych mięśni przed nadmiernym napięciem układu nerwowego. Czy teraz jak powinniśmy to rozciąganie wykonać, żebyśmy rzeczywiście rozciągali, wydłużali nasz mięsień? Stojąc w ten sposób, kręgosłup zawsze utrzymujmy prosto. Jak w jakimkolwiek ustawieniu będziemy, czy będziemy siedzieć, leżeć, czy będziemy wykonać to w pozycji stojącej, kręgosłup jest prosto i wykonuje tylko przodopochylenie miednicy. Jeśli wykonuję ten ruch, przyczepy moich mięśni się oddalają i dochodzi do rozciągania, a mój kręgosłup jest w 100% bezpieczny. Tak to wygląda w pozycji stojącej. Oczywiście mogę także to wykonać z jedną nogą uniesioną, bądź z jedną nogą wysuniętą do przodu. I to samo. Tylko moja miednica wykonuje pochylenie do przodu. Kręgosłup jest całkowicie prosto. Lekko aktywuje swój brzuch. Jest to w 100% bezpieczne dla mojego kręgosłupa. W pozycji siedzącej to samo, tylko lekko pochylam miednicę do przodu. Czyli pamiętajcie, nigdy nie róbcie tego w ten sposób. Ani w ten sposób. Druga rzecz, czyli rozciąganie tylko powierzchownych warstw naszych mięśni łydki. Przeważnie nasze rozciąganie łydek ograniczamy do czegoś takiego. Wszystko tutaj jest w porządku, jak najbardziej, ale wtedy rozciągamy tylko powierzchowną warstwę tych mięśni, tylko mięśnie brzuchaty łydki. Żeby dotrzeć do mięśnia płaszczkowatego, czyli do tej głębszej warstwy nasze łydki, powinniśmy wykonać to samo ćwiczenie, ale w lekkim ugięciu stawu kolanowego. Co prawda lepiej, jakbym miał tu jakąś ścianę, drzewo, ale z powodzeniem możemy też to wykonać w tym ustawieniu. Oczywiście rozciągam nogę, która jest z tyłu, czyli pierwsze ustawienie, mięsień brzuchaty łydki w ten sposób i następnie mięsień płaszczkowaty w ten sposób. Nie ma tak, że któraś grupa jest tutaj mniej bądź bardziej ważna. O wszystkich powinniśmy pamiętać podczas naszego rozciągania. Trójka. Stabilizacja miednicy podczas rozciągania mięśnia czworogłowego. W takim klasycznym rozciąganiu mięśnia czworogłowego uda wykonujemy takie ustawienie. Przyciągamy pięty do pośladka i utrzymujemy 20-30 sekund takie rozciąganie. Zawsze jednak, kiedy to wykonujemy, zacznijmy od ustabilizowania naszej miednicy, od napięcia mięśni brzucha. Nasza miednica nie powinna się ani centymetr ruszyć do przodu, bądź do tyłu. Mam stabilną miednicę, dopiero wtedy mogę wykonać to ćwiczenie. Jeśli tutaj nie ma ruchu, ja już w tym miejscu odczuwam rozciąganie na mięśniu czworogłowym uda. Natomiast jeśli puszczę, zwolnię stabilizację, to nogę sobie mogę kierować jak daleko mi się tylko podoba i dalej tego rozciągania nie będzie.
pamiętajmy, stabilizacja mielicy przy rozciąganiu mięśnia czworogłowego uda, a nie tylko, także chociażby podczas wykonywania wykroku. Ostatnia rzecz, czyli nasze rozciąganie powinno być bardziej statyczne niż dynamiczne. Jeśli wykonuję jakieś rozciągnięcie, to staram się utrzymać tą pozycję, gdy już czuję, że rozciągam mięsień, ale nie jest to bolesne jeszcze, na przykład przez 20-30 sekund. Ale staram się unikać jakiegoś dynamicznego, pulsacyjnego rozciągania, ponieważ często jakby mięsień w tak krótkim czasie nie jest w stanie się rozluźnić, nie jest w stanie się wydłużyć. Że na pewno bezpieczniej jest wykonywać to w sposób statyczny, w pewnym 20-30 sekundowym utrzymaniem. Natomiast jeśli chodzi o porę, kiedy powinniśmy wykonywać stretching, po wysiłku fizycznym czy przed, to oczywiście najlepiej wykonać go po. Przed nie ma zbyt dużego sensu, natomiast w momencie, gdy rozciąganie jest elementem naszej rehabilitacji, to ja często zalecam, jeśli nie jest ono wykonywane częściej niż raz dziennie, aby było wykonywane gdzieś pod wieczór, najlepiej przed zaśnięciem, wtedy ten efekt o wiele dłużej się utrzymuje. Także bezpiecznego rozciągania.